Witam was ponownie w grze Astro Colony. Na samym wstępie chciałbym tylko przypomnieć o łapka w górę, pisanie komentarza oraz przycisku subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc nie do rozwoju kanału. Oczywiście zapraszam również do mojego Discorda, link w opisie. Dobra, co by tu powiedzieć, mam taką ciekawą nowinę, znalazłem moją planetę. Tak, dosłownie, to jest planeta, jeżeli chcecie wiedzieć, jestem jednym z twórców, jestem jeden ze wspierających tego projektu, tej gry, na Kickstarterze. W momencie, w którym wsparłem projekt, wykupiłem możliwość, jedno, że dostanę kluczyk, a drugie, że będę mógł nazwać jedną ze swoich, no, planet, oni wtedy nazywali. No to jeszcze było taki koncept, był, to jeszcze były planety, teraz to są planetoidy. I właśnie jest planeta Bob. To jest pewien taki, jakby to powiedzieć, mały taki easter egg, o którym na pewno wspominałem. To jest planeta Bob, jest to, tak została nazwana Nowa Ziemia. W animacji, nie pamiętam nawet jakie to było firmy, to było animacja, się nazywa Tytan Nowa Ziemia. Więc tam na samym właśnie końcu jest taka pełna akcja i właśnie nazywają planetę planetą Bob Nowa Ziemia. I tak wysłałem właśnie Bob Nowa Ziemia, ale no, dodaję tylko Bob. Chociaż tyle, ja tam nie narzekam, ja się cieszę w ogóle, że twórcy pamiętali o tym i dalej zrobili to, co, że coś takiego, wiecie, to jest, ja to mam od kiedy to zobaczyłem, mam strasznego banana na twarzy, bo mam banana na twarzy dlatego, że no, mam swoją planetę, mam swoją nazwę. Oczywiście będę ją trochę tutaj eksploatował, bo tutaj był pewien metal, był tutaj aluminium, który musiałem dostać do którego, bo mi ona stać się potrzebne, więc nie wiem, czy na Bobie Boba nie zabiorę w pewnym momencie ze sobą. Jest taka możliwość, chociaż nie podoba mi się, no, wiadomo, wszystko ma swoje uroki, wszystko ma swoje plusy i minusy. Na razie nie mogę, wiecie, zbyt daleko odlatywać, a potrzebuję naprawdę sporo kwarcu, bo no, trochę między odcinkami postanowiłem pójść troszeczkę podblokowywać tej technologii tutaj, żeby nam się troszeczkę lepiej działo. Ale sobie troszeczkę pograłem, bo aktualnie minęło mi kilka dni, kilka zmian w pracy. Gdzieś chyba z tydzień pomiędzy ostatnim odcinkiem a tym. Wiecie, jak to jest. Ja, wiecie, praca, dom, praca, dom, praca, dom. Ja pracuję po 12 godzin i po prostu nie to, że jestem zmęczony, tylko mi czasowo brakuje możliwości nagrywania. Najczęściej, jeżeli mam wolny dzień, po załatwieniu wszystkich swoich spraw, mam na przykład możliwość nagrania dwóch, trzech, czasem mi czterech odcinków i wysyłam to na YouTube'a. No, muszę tak robić. Bardzo chciałbym móc nagrywać, wiecie, na bieżąco z dnia na dzień. Chociaż powiem wam szczerze, że się tak tego przyzwyczaiłem, że naprawdę potrafię usiąść, nagrać dużą ilość odcinków na raz, że sobie zobaczymy tam, co jest. I muszę wam też coś pokazać, bo tak, wiecie, ja tak muszę wam coś powiedzieć, tylko muszę tak odpowiednio tutaj podlecieć, tak ja by to wam powiedzieć, troszeczkę mi się nudziło między jednym odcinkiem a drugim, jakby to wam powiedzieć, też minęło sporo czasu, więc popracowałem czymś nad czymś, tylko muszę tak ładnie, żeby to, kurde, już takie małe spoilery poleciały, na pewno wiele z was już sobie spauzuje i tutaj, żeby zobaczyć, co ja tam wymyśliłem, ja to muszę podlecieć i o, to ja sobie spadnę elegancko, bo już pięknie, tak pięknie, spadaj pięknie. I na pewno się zastanawiacie, po co mi to było to aluminium tutaj. No, bo niestety pewna osoba o nazwie Jarek Kamuiuno dał mi głupi pomysł. A ja, jako że jestem takim nie za mądrym człowiekiem, niektóre głupie pomysły robię. Więc jak widzicie, jadą tutaj surowce i to, kurde, wiecie, no kurde, no tyle surowców tu jedzie, no zapierdzielałem to ostro, ale w poprzednim odcinku tam były łapacze, no tutaj były łapacze, no jakim cudem, kurde, lasery. Ludzie, stworzyłem potwora,
stworzyłem sześcian Borgów. A tak naprawdę stworzyłem nową stację, bo tak przeanalizowując taką pewną rzecz, którą właśnie tutaj kolega Jarek powiedział, że on ma taki styl rozgrywki w Astro, że tworzy dużo statków, które tworzy dużo kolonii, które łączy ze sobą i tworzy tak naprawdę taką mega kolonię. Jeżeli potrzebuje coś poprzestawiać, odłącza ją, może odlecieć i poprzestawia tą kolonię i nie ma takiego problemu, że przed tu bym naprzeciw się dał rozbudowywać. To mogę zawsze odłączyć, odlecieć, wybudować co mam wybudować, na przykład przedłużyć i no i sobie to wtedy podłączyć z powrotem. No, to jest taki mój maluteńki sześcianik, bardzo maluteńki. Zaraz wam pokażę, jak to w ogóle wygląda w środku. Paczajta i płaczta na to. Mam tutaj póki trane, jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy sześć. 36. Mam tutaj 36 łapaczy asteroid, które łapią absolutnie wszystko. W dupie to mam. Oni mają łapać wszystko, co leci, ale mam tu jeszcze jedno piętro, gdzie są kolejne 36 łapaczy asteroid. Ale nad tym jest taki fajny, tutaj taki mały bufor zrobiłem. To jest mały tunel serwisowy. Jest jeszcze jedno piętro, tak samo sekcja zasilania. Ludzie, wy nawet nie wiecie, ile ja się tutaj namęczyłem, żeby to kurde dobrze pomyśleć, a jeszcze lepsze, żeby to wyliczyć. Tam gdzie było to ciszej, musicie sobie kilka przekleństw dołożyć, żeby to wyliczyć dobrze i zrobić to, bo na początku robiłem to na pałę. Jak zasilić to? Tak naprawdę myślałem, że uda się to zrobić może 4-5 łapaczami, bo te łapacze już nie mają tak dobrze. Te łapacze są nastawione na łapanie węgla. Wszystkie łapią głównie węgiel. Tylko i wyłącznie. I co to sprawia? No to sprawia, że mamy gigantyczne ilości... Tutaj gigantyczne ilości zasobów. Ale jak ja to wyliczyłem? Bardzo proste. Wchodzicie tutaj i patrzycie sobie, że ten jeden... Ten asteroid processing, asteroid trwa 10 sekund. Z reguły dostajemy za to jedną bryłkę węgla. Czasem dwie. Zdarza się tak. Albo na przykład bryłkę węgla plus dodatkowo jakiś minerał. A wchodząc w to, w reaktor węglowy, widzimy, że on zużywa jedną sztukę węgla na 30 sekund. No dobrze, nie widzicie, jak ja gestykuluję, bo już te wiecie, tak gadam dużo, że się aż zmęczyłem. Więc dobra, wracając do meritum. Jeden asteroid, ten łapacz asteroid jest w stanie zasilić 3 generatory. Czy te reaktory węglowe, przepraszam, to mówię generator. Trzy takie reaktory węglowe. Z tego powodu mam tutaj w jednym rzędzie mam 4, a do tego mam 3, 6, 9, 12 reaktorów. Ale jest pewien problem. Nie zawsze się złapie czyste asteroidy, więc jak rozwiązać ten problem? A oto w ten sposób. Naprzód wysyłam 10 jednostek węgla i 11, 12 idzie tam. Dlaczego 10? Dlatego, że mam tutaj pozostałe 10 asteroid. I tutaj dałem, to jest rozdzielacz, dałem, że to rozdziela tylko węgiel. To powtarzam, to rozdziela tylko węgiel. Następnie idzie to tu. Już jest 8. 6. 4. I 2. Tutaj już wyłączyłem to rozdzielanie do przodu. Jedna sztuka idzie w lewo, jedna sztuka idzie w prawo. I pamiętacie, wszędzie jest dane, żeby to rozdzielało tylko węgiel. No i co to da? Ja wam zaraz dokładnie pokażę, co to da. Zapierdzielę tutaj troszeczkę tutaj tymi sztabkami, tutaj dorzucę trochę ekstra węgla, żeby było. I zobaczcie, patrzcie na to, widzicie? Węgiel rozjeżdża się, tak jak tutaj ten kawałek, a ta bruka gdzie pojedzie, tam pojechała. I zobaczcie, one jadą, one tutaj przelatują. Tak, one sobie to pięknie, ładnie przelatują. I lata, w tym momencie lecą tutaj, do tego magazynu, no takiego jednego mam, jeden mam magazynek. Dlaczego? Na pewno się zastanawiacie, po co? No po to mam tutaj ten magazynek. No, żeby, nie aby to powiedzieć, aby to dobrze ująć, po prostu to zmagazynować. Jeszcze nie mam tutaj dobrego
systemu, a ci już mam w głowie system, jak to zrobić, tylko muszę to wszystko popodłączać. Dlatego do tego potrzebuję kwarcu. Dobra, włączmy sobie chatpack i zobaczcie, że to jest kolejna warstwa, ale ta warstwa tutaj aktualnie nie działa. Nie działa z tego prostego powodu, że też do tego, co będę wymagał do robienia z kwarcem, będzie pomagało to na zrzucanie to tutaj do dołu. Następnie, co to mamy? Mamy tutaj właśnie. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, jakby to powiedzieć, główny taki bufer, bo to przejście, ta stacja dokująca pozwala na stworzenie czterech tych takich pasów, konwejorów. Czterech. Jeden w jedną albo w drugą stronę. Mogą być wszystkie w jedną, mogą być wszystkie z drugą, może być co drugie tutaj. Możecie sobie to zobaczyć, na przykład tutaj zniszczę linię pierwszą, widzicie, o, pięknie, ładnie, nie ma nic. Na przykład sobie stwierdzę, że o, i będę to teraz wysyłał tam, będę musiał tu wiadomo przerobić, a jak sobie zniszczę z powrotem, kliknę sobie do, i widzicie, pięknie, ładnie już minerałki tutaj lecą. No, tutaj powiem wam, tak nakombinowałem, tak już to porobiłem, tak to spierdzieliłem, że musiałem sobie dostawić specjalny tutaj mały magazyn na węgiel. Dosłownie, ja tutaj zbierałem węgiel, większość węgla trafiała tutaj, żebym mógł go wziąć tam, żeby to wszystko sprawdzić, jak to działa. Masakra, powiem wam, to trochę trwało, zanim to przeliczyłem i w ogóle najgorsze jest to, że ja nie zauważyłem wcześniej, że te łapacze asteroidów mają tutaj te 10 sekund. Się zastanawiałem, jak to policzyć. Chodzę, patrzę, kurde. No urwał. No urwał, to ma 10 sekund, tylko urwał. No dobra, trudno. Trudno się mówi, trzeba tutaj to się rozwijać. Na razie sobie staniemy tutaj, w tym miejscu i pozbędziemy się tego. Pozbędziemy się tutaj tego naszej kurczę starej, jakby to powiedzieć, nie stacji, naszej starej huty. Będę musiał kurde tutaj to dodatkowe dotworzyć, bo nie wiem, co się stało, dlaczego tego tutaj nie ma, ale tutaj to zaraz dotworzymy, na razie z takich paneli. I tą hutę chcę już tutaj zastąpić zaawansowaną hutą. Na pewno się zapytacie, czym się różni. Oprócz tego, że ma inne przepisy, jest szybsza, jest wydajniejsza, bo tutaj już z czterech kawałków dostajemy trzy sztabki, tutaj też to jest z dwóch, dostajemy jedną sztabkę złota, ale ma dodatkowe przepisy. Tak samo będziemy tutaj robić pręty, będziemy tutaj przetwarzać aluminium, które było, które potrzebowałem do zbudowania kolonii. Następnie pręty tytanowe, które macie tutaj aktualnie, i szkło. Szkło się wytwarza z kwarcu. Też dzięki Jarkowi, dzięki za podpowiedź, wiem, że nie trzeba się aż tak bardzo przyjmować kwarcem, ponieważ jest on potem dostępny za steroid. Więc zobaczcie, tu mamy pięknie, ładnie kwarc. Tutaj mamy pięknie, ładnie kwarc, już się nam przerabia w sztab. W szkło. Na szczęście szkło tutaj nie jest nigdzie potrzebne. Zobaczcie, jaka ładna tafla, tutaj tafla szkła się nam zrobiła. Szkło tutaj nigdzie nie jest potrzebne. Tak naprawdę tutaj ono tylko przejdzie, żeby było rozdzielone. Ja wiem, mógłbym na przykład tutaj coś pokombinować z tymi filtrami, że odpowiednie rzeczy, ale ja chcę, żeby to wszystko filtrowało, więc żebym nie musiał się bawić, bo też te filtry, z tego co pamiętam, te filtry mają, o, widzicie, 5 tego rzeczy może tutaj dać, to jest takie ograniczenie, więc jeżeli nie trzeba, ja tego nie stosuję i zastanawiać się, co mnie tak skusiło, żeby robić te, żeby tutaj te filtry zrobić. A no, taka pewna rzecz. Skończmy się tego. I teraz zastanówmy się, jak wszystko stąd sprowadzić tam. Tak, tam. Tam. O, tam, dokładnie chcę, o, tam, do tego kompletu, do tego chcę podłączyć, o, dokładnie, o, tu se pierdziemy połączyć. No i jak to, kurde, podłączyć? A może trzeba zastosować dodatkowy blok. No mamy taki fajny blok. Stawiamy go tutaj. Następnie ten blok podłączamy tutaj i on w tym momencie ten działa jako magazyn. To jest łącze taśmowe. Działa jako magazyn, to jest pierwszy raz, co to robię w wersji early accessowej. Nie robiłem tego poza kamerą, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli coś spierdzielę. Chciałem tylko powiedzieć, że moje to, że coś spierdzielę, to nie jest coś niemożliwego, tylko na waszym miejscu bym oczekiwał tego, że to spierdzielę, bo to jest wysokie prawdopodobieństwo. I dobra. I co to nam daje? A nam daje, że mamy do tego, teraz mamy takie rurki.
mamy, jak to się nazywa w ogóle, to ruda transportowa. Dobra. I co nam daje ta ruda? A, no dużo nam daje. To trzeba dobrze ułożyć. Nie mogę tutaj nigdzie startu znaleźć. O. Potem już będzie łatwiej. Postawmy tutaj. Mamy taką rurę. I tą rurę sobie tutaj damy w dół. A w dół? Tak w dół? No, dajemy sobie ją tutaj na przykład. No, tutaj, tutaj. I sobie ją teraz puścimy dotąd. O, może dotąd i patrzaj tam. Kurde, ja do mnie przedmioty i tą rurę. Teraz muszę zrobić tutaj coś takiego. Muszę podstawić jeszcze jeden ten złącze taśmowe, ale pamiętajcie, to jest trochę głupie złącze taśmowe, bo nie sugerujcie się tymi strzałkami inaczej. Ta strzałka czerwona zawsze musi być skierowana do rury, bo ten blok ma odpowiedni bok. Jeżeli postawicie to na odwrót, one nie będą to w cudowny sposób wchodzić. Jest potrzebne to złącze. I co? Wchodzicie w niego, dacie zmianę. I w tym momencie, jak jest zmiana, postawiacie to tu. I tak, to działa jako magazyn plus przesyła przedmioty. Zobaczcie, jak to zarąbiście idzie. I teraz się na pewno zastanawiacie, co jeszcze można z tym zrobić. A, no dużo rzeczy można z tym zrobić. Na przykład można tutaj dorobić dodatkowe takie złącze. I na przykład wysyłać. To jest coś, co będę testował teraz, bo nie mam pojęcia, jak to zadziała. Rurę można postawić tu i dać ją w dół. Z tego, co pamiętam, widzicie, jest tutaj taki problem. Z tego, co pamiętam, to konwejory, te rury miały działać jak prawdziwe. Jak zapierdzie, jak taśmociągi, ale w wersji demo, w wersji beta to nie działało. Wiem, że one mają działać jak taśmociągi i rzekomo można na nie dawać te bloki tutaj, ale nie wiem, czy to da radę teraz jeszcze. Wiem, że pisałem kiedyś na ten temat z deweloperami, tak, one mają mieć swoje filtry, mają działać. Na pewno chyba lepiej niż teraz, jak ja to chcę modyfikować, jak chcę to obrócić. A, RK, a dlaczego to nie chcę, okej, dlaczego to się nie chce obrócić, dobra. Dobra, mniejsza, większa, powiem wam tak, na pewno one świetnie działają z punktu A do punktu B. Jak działają między sobą, tak wiecie, tak jeden obok drugiego, nie radzę. Gra sobie jeszcze z tym troszeczkę nie radzi, nie ma tego jeszcze tak zaimplementowanego super, ale daje to dużo możliwości. Dlaczego daje to dużo możliwości i dlaczego akurat chcę tego używać? Z prostego powodu. Ja wam pokażę na takiej zasadzie. Wierdzielimy sobie tego belta tutaj. I w momencie, w którym ja go dam do góry, damy go tak wysoko i na przykład będziemy go chcieli, to jeszcze do niedawna była tutaj potworna latencja, potworne opóźnienie, czyli jeżeli wchodząc na takie jedno do góry, każda bryłka traciła 1/3 drogi konwejora, czyli tyle traciła, żeby wejść wyżej. Teraz jak to sobie pousuwamy, tak naprawdę tutaj to, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, usunęło mi to, co trzeba, usunęło mi to, co trzeba, ała, ała, moje zasoby. Dobrze, dobrze, one tutaj nie giną. Oj, wejdą czy nie wejdą? O Matko Święta, ale sobie to narobiłem, dobra, trzeba to wszystko pokazować. Teraz tak, teraz to wszystko wchodzi, tylko o Matko Święta, ale ja mam tutaj teraz burdę. Dobra, wrzućmy to wszystko tutaj do magazynu i się tutaj magazynujemy. I na pewno zastanawiacie się, no, dlaczego nie chcę tego, dlaczego nie chcę przecież takiego użyć. Bardzo proste, jest to wolne. Jest to dużo wolniejsze niż korzystanie z rurek, gdzie kiedyś robiłem testy i jedna rurka ma minimalne, jedna taka rura, ten, ona ma minimalną latencję, kiedy idzie w górę, kiedy idzie w dół. To jest minimalne opóźnienie. To tak naprawdę te conveyor belty, to jest tak, jest szybsze od zwykłych beltów, ale wolniejsze od tych zielonych, od tych ulepszonych.
ale to... No, to i tak nie będzie aż tyle zasobów, będzie tyle... To nam wystarczy, żeby tutaj móc tym zasobować, tylko trzeba to ładnie estetycznie podłączyć. I według mnie jest to naprawdę super pomysł, jest to super pomysł na zastosowanie. Naprawdę chciałem pochwalić twórców za zrobienie tutaj tego, w ogóle ta animacja, że tutaj to się otwiera i zamyka, to jest w ogóle dla mnie sztos, że coś takiego w ogóle pomyśleli w takim bloku. No wiadomo, takie właśnie rzeczy jak na przykład tutaj, że teraz na przykład to idzie tylko w jednym miejscu, no to jest coś jeszcze do doprawienia. I no i zobaczcie, co tutaj się dzieje, no nie jest to za fajne. Taki, kurde, ósemeczka się robi i te bryłki zbytnio nie wiedzą, jak mają polecieć. Dlatego trzeba to mądrze zastosować, ale tutaj na przykład zastosujemy to tak. No i widzicie, one teraz tam cały czas lecą. Nie mam pojęcia, jak na przykład, żeby na przykład to rozdzielić. Nie mam tego pojęcia. Jeszcze nie udało mi się tego wykminić, ale to daje, co to na, tak naprawdę nam daje. To nam daje możliwość, że na przykład teraz sobie tutaj podepnę i na przykład tutaj to wywalę wszystko tam. Okej, okay, ale to nie jest to, co ja chciałem osiągnąć w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku na pewno będę musiał to wszystko skasować, ale to dopiero jak to wszystko zleci na dół, bo nie chcę mi się potem latać i te wszystkie dodatkowe łapać te dodatkowe elementy, te bryłki. Pięknie, ładnie tutaj wciągniemy to. I co na pewno będę chciał zrobić? Na pewno będę chciał kasować to. Tutaj zabierzemy jeszcze tą stąd. I będę chciał tak. Musimy złapać to tutaj. Musimy dać kolejne. Tak, wiem, tam to jest niepodłączone, ale to nie szkodzi. Potem to podłączymy, to wszystko nadgoni, to będzie działało, wiecie, to będzie bardzo dobrze działało. I teraz tak, mamy tutaj. I teraz chciałbym z tego, no i teraz jest problem, że jeszcze nie jest dodane tutaj to, jak to by powiedzieć, to snapowanie do tego punktu. Dobra, ale na przykład chciałbym na przykład to przyciągnąć tu. I łapiemy sobie to w ten sposób. Czyli tutaj możemy tak naprawdę poprowadzić już dodatkową nitkę. Czy mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam sześć nitek. I co możemy zrobić? A no moglibyśmy na przykład zbudować trzy takie połączenia. I każdy z nich ma po dwa tutaj przejścia. Możemy również dobudować jeszcze jedną taką stację dokującą. Tutaj. Tu to przedłużyć, dobudować tutaj kolejną i mamy tutaj, wiadomo, mamy dodatkowe, ale na ten moment nie ma to sensu. Zobaczcie, jest tu, wszystko jest tu, to się nie przetwarza. To jest na razie czysta prowizorka. Ale chciałbym już na przykład po części troszeczkę to skończyć, żeby wam pokazać właśnie tą zasadę tego działania. Więc tutaj to wyładuję dotąd. Będę to podpinał tu. Tylko pamiętajcie, zmienić orientację tego. No mamy jedno. To co samo zróbmy sobie z drugiej strony. Gdzie to są? Muszę podejrzeć, jak to tam jest, żeby to zrobić identycznie. Lubię symetrycznie, żeby niektóre rzeczy były porobione. Dobra. I teraz co tutaj możemy zrobić? No i to jest coś, czego właśnie nie wiem. Bo problemem jest to, że zbudowałem to 4x4. Ja bym to zbudował 5x5, byłoby troszeczkę to lepiej zorganizowane. Pod jakim względem? Pod takim względem, że ta nitka, czyli wszystkie te nitki są równie obciążone. Tu idzie z dwóch, tu idzie z dwóch, tu idzie z dwóch. Więc tego naprawdę będą gigantyczne ilości, ale jeżeli dobrze pamiętam, kiedy miałem 5x5 i zielone konwejory, one i tak nie leciały w pełni zużyte, więc mi się wydaje, że jeżeli... Dobra, to jeszcze trzeba włączyć tak i tak. Jeżeli tutaj mamy to, dobrze by było... Właśnie co by było dobrze? I właśnie tutaj tego nie wiem. Zastanawiałem się, żeby na przykład tą linkę podpiąć tu, bo tu mamy tak naprawdę dwie razem, więc wypadałoby, żeby tutaj było to też dwie razem, ale no nie mamy do tego możliwości, więc no więc chyba trzeba będzie tutaj to podpiąć, żeby to było jako jedno. Na przykład w ten sposób.
I chciałbym na przykład, od razu to stetuję, w ten sposób to podłączyć. I to, żeby to wszystko szło. Gdzie to jest? Tak. I tu odłącz. I tu zróbmy to. I teraz pytanie, jak to się będzie zachowywać, bo nie mam pojęcia, gdzie te zasoby wlecą. Więc, a więc, zróbmy sobie to przejście. Pamiętajcie, gracz ma hitbox 2x2. I wrzućmy tutaj zasoby. No, pięknie, ładnie. Tutaj zobaczcie, już ile zasobów leci. Fajne jest to, że to może też nam służyć za bufor. To jest, wiecie, to jest tak naprawdę, no, skrzynka. To jest po części skrzynka, więc tu można, to cały czas będzie to transferować. Potem to będzie wypuszczać, więc tutaj nie ma tego problemu. A, musimy tutaj to wszystko jeszcze tylko puścić. Zobaczmy, co się stanie, jak to wszystko się tutaj przeniesie. Tutaj może, o Matko Święta, tutaj może nie będzie aż tyle przedmiotów, ale tak czy siak będzie. I teraz zobaczmy, co się stanie tutaj, w tym miejscu. Czy to pójdzie w dół? Czy do góry? Tu idzie. Dobra, super. Podoba mi się to. To jest super. Idzie to łącznie w dół, więc ja tutaj sobie dorzucę wszystkie zasoby. I one w swoim czasie zostaną przerobione. I skoro to mamy podpięte tam, więc tutaj byśmy to przełożyli w ten sposób, żebyśmy tutaj mieli na przykład czystą nitkę. Wiadomo, to jest na razie szkic. Tak, tutaj dodałem innego tego konwejora, żeby to rozdzielać na dwie. Dobra, teraz mamy tutaj pięknie, ładnie podzielone. To i tak się łączy tu, więc konwertuję to na dwie. Raczej konwertuję tak, tu na cztery, ale tak to wychodzą dwie. I możecie mi napisać na przykład w komentarzach, jakim, jeżeli nie wpadnę na pomysł nagrania kolejnego dzisiaj odcinka, albo w kolejnych, jeżeli tego nie wykonam, możecie mi napisać, co o tym myślicie. Czy na przykład chcecie, żeby to zrobić na przykład w inny sposób, na przykład, żeby, nie wiem, na przykład to wszystko połączyć tutaj rurami, żeby tutaj wychodziło, żeby na przykład to zrobić jednak na trzy, na przykład, żeby tutaj na przykład każdą tą nitkę pociągnąć osobno, tutaj postawić dwa mniejsze, trzy mniejsze i puścić to na, wiecie, to jedno, drugie, trzecie, żeby to było bardziej symetryczne, na przykład tutaj jedno, tutaj drugie, tutaj trzecie. Możecie na mnie napisać, co w ogóle macie jakikolwiek tutaj pomysł na to, bo ja aktualnie troszeczkę nie mam pomysłu, a przeszkadza mi to, że to jest tak, to mi aż tak bardzo nie przeszkadza jak to, chociaż dokładnie to, ta jedna środkowa rura przeszkadza mi to. To jest ok, dotąd, i odtąd jest spierdzielone. Nawet myślałem, żeby to puścić lekko po ziemią, ale wiecie, ja się staram unikać tego, żeby tutaj zrobić też, to mogę też teraz to zrobić. Pamiętajcie, zawsze możecie mi napisać w komentarzu jakąś sugestię, to nie jest problem. Mogę to zrobić tak. To tu skasować. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało rację bytu, czy odbytu. Ten sposób. I to by poszło tak. To by poszło tak. To by poszło tak. No i już widzicie, tu się transferuje między tym a tym. I w ten sposób. No i one lecą tutaj. Więc się one tutaj magazynują. Tylko no teraz jest problem, bo to są cztery, a to są dwa, więc teoretycznie moglibyśmy zrobić tak. Okej. Zrobić w ten sposób. Tutaj się tego pozbyć. Następnie to zrobić tak, tak jak zrobiliśmy wcześniej. Rozdzielacz. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie mi znać. Jeżeli nie, coś postaram się wymyślić, chyba że wcześniej nagram, wiadomo, odcinek i na przykład sam na czymś zadecyduję. Ale pamiętacie, zawsze mi musicie jakąś sugestię tutaj napisać. No też myślałem, żeby na przykład, powiem wam, transportować, zrobić dokładnie tą sekcję tutaj, o, tą całą zasilania zrobić na boty. Tutaj sobie 10 botów przeprowadziłem. Jak chcecie wiedzieć, jak ja to zrobiłem, weszłem w menu P i tutaj powinien być bot transportowy. Widzicie? I na przykład mam tutaj Astrofarma i ja to mogę sobie je wysłać na przykład z powrotem. I one się pójdą do przejścia i one się przeniosą. Tak samo przenoszą się. Tak samo przenoszą się. Ja wam pokażę, jak to wygląda.
O, widzicie? Tak samo przenoszą się astronauci. Oni przechodzą między jedną strefą a drugą. Jest to fajne. Jest to według mnie fajny pomysł, chociaż trochę żałuję, że na przykład w takim momencie, w którym to się łączy, to jest i minus i plus. W takim momencie, jak to się łączą te dwa takie stacje dokujące, że te roboty nie idą tam i nie zabierają na przykład rzeczy. To jest z jednej strony wkurzające, ale z drugiej strony te statki są połączone, równocześnie niepołączone. Połączone na zasadzie poruszamy się razem, ale każdy musi mieć osobny system zasilania. Ale boty działają tylko na obrębie jednego, nie musimy dawać żadnych limiterów. Jeżeli chcemy, to boty po sobie wysyłamy i one sobie to będą działać. Więc widzicie, to ma swoje plusy, swoje minusy, ale za to mamy piękny tutaj pokaz laserów. No to dosyć fajnie to wygląda, w szczególności, że asteroida złapana, nie wiem czy ja wam to mówiłem, już się nie nalicza do ogólnej puli, bo zauważyłem, że jest określona pula asteroid, jakie mogą występować wokół nas, ale w momencie, w którym ona jest złapana lub wciągnięta, ona już się do tego nie zalicza. A też wiecie dlaczego? Zaraz wam pokażę. Bardzo prosty sposób. Jeżeli chcemy ją usunąć, ją dosłownie usuwamy. Nie jest tak, że ona jest uwalniana. Ona jest dosłownie usuwana, jej nie ma. Więc dzięki temu twórcy mogli nam pozwolić łapać asteroidy praktycznie w nieskończoność. I dlatego taka farma to jest jeszcze zaplanowane, to nie jest dużo roboty, naprawdę, to nie jest dużo roboty. Tak wiem, to jest brzydkie, to jest fe. To będę musiał wszystko tutaj zabudować tymi blokami, ale no, nie mam na tyle minerałów, tych prętów i tego wszystkiego, żeby to zrobić. To będzie mniej więcej w ten sposób, tylko prawdopodobnie kable troszeczkę inaczej puszcza, bo puszczę jeszcze jedną warstwę tych bloków. I zobaczymy, jak to wszystko da radę. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwija. Jak na razie gra mi się podoba. Na razie nie wykryłem większych błędów, większych usterek, takich, które by mi na przykład zniesmaczyły grę. Na pewno gra mi się lepiej, wydaje mi się, że jest bardziej stabilniejsza. W poprzedniej grze potrafiły być crashe, to, że ja nie miałem chyba na nagraniu żadnego crasha, nie oznaczało, że ich nie było, bo miałem crashe. Gra mi potrafiła regularnie crashować, tylko miałem bodajże to szczęście, że może chyba raz na odcinku poprzedniej serii tej wersji beta one tutaj to występowało. A tak to no, na szczęście miałem to, że to nie występuje. I co? No to tyle będzie na dzisiaj, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do naszej pracy. A jeżeli jesteście nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek. Ja się to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.